piłka w środku. Baran, Topolski po lewej ręce, po prawej stronie. Adamczyk. Bardzo ładna piłka, no i teraz szansa na bramkę jeszcze do Dejny. Dejna, pusta bramka, gol! Wspaniała bramka Kazimierza Dejny, proszę Państwa. W 12 minucie spotkania akcja znakomita, przerzut na lewą stronę. Spokój, rozwaga, przypomniał mi się stadion w 72 roku, stadion olimpijski w Monachium, kiedy właśnie w takiej sytuacji Kazimierz Dejna z ostrego kąta zaskoczył bramkarza, no a tu w wyśmienity sposób przeszedł, strzał w górny róg i 1-0 dla Legii. Wspaniała akcja, znakomity strzał Kazimierza Dejny. Bohater na rzut rożny. No, wyłożenie piłki, słupek obrońcy Stefanowicza i gol dla Legii. Sytuacja dosyć niespodziewana. Wydawało się, że ta piłka zostanie wyprowadzona przez piłkarzy Manchesteru. Nie została wyprowadzona i tak właściwie Corrigan ze Stefanowiczem razem do spółki sprokurowali drugiego gola dla Legii i 2-0 prowadzą piłkarze warszawscy z mistrzem, byłym mistrzem Anglii i zdobywcą pucharu. Marek Kusto, ale w tej akcji brali udział młodzi piłkarze Legii. Manchester City przegrywa na stadionie warszawskiej Legii. Robinson teraz atakuje Dejna. Dejna sam na sam Sobieskim. No i proszę Państwa, gol! A więc jednak sprawdziło się to, co powiedziałem, że to by była piękna sprawa, gdyby Dejna strzelił bramkę i dla Legii, i dla swojego nowego klubu. Przykro tylko, że Kazimierz Dejna strzela te bramki, a jednak nie znajduje w oczach własnego trenera, obecnego Malcolma Allisona, uznania. Ale jak już powiedziałem, to jest kłopot obecnie działaczy Manchesteru City. Kazimierz Dejna strzelcem dwóch bramek. Jedna przepiękna w 12 minucie pierwszej połowy. No i dla tych kibiców, którzy dopiero oglądają teraz spotkanie, powiem tylko, że pierwszy gol dla Legii był zupełnie podobny do tego, jaki Kazimierz Dejna uzyskał dla Manchesteru City.